kiedy odchodzą do wieczności, to mówimy, żeby aniołowie zawiedli ich do raju. Pomódlmy się modlitwą Anioł Pański za tych, którzy szli do wieczności, broniąc Warszawy, broniąc tak naprawdę Polski i Europy. Dokładnie 68 lat temu dokonano największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez hitlerowców Europie. W całej Polsce weterani obchodzili uroczystości upamiętniające ten zryw narodowy, również w Wałbrzychu, choć bardzo skromnie. Ja myślę, że od 20-30 lat nie ma historii prawdziwej w Polsce, tylko próbujemy dobre sprawy, wielkie sprawy polskie tuszować. Cały czas to tak jest. Dzięki bohaterstwu Polaków Polska, mimo że była satelitą sowiecką, to nigdy nie stała się krajem rad. Chcą nasze władze zatrzeć pamięć historyczną Polaków, no czego dowodem jest to, że nikogo tutaj z władz naszych nie ma. Wiemy, że dzięki tym żołnierzom, którzy jeszcze dzisiaj żyją i są między nami, dziękujmy Bogu, że możemy jeszcze między takimi ludźmi być i im składać honory. Także dzięki tym ludziom my żyjemy w spokoju i nasze pokolenia będą żyły w spokoju. Dzięki tym ludziom wiele pokoleń uczy się prawdziwego patriotyzmu. Dowiadując się historię prawdziwą, będą się uczyli patriotyzmu i będą patriotami. I na pewno Polska nie zginie. Tam był początek tej wielkiej Polski, do której wszyscy zdążamy. Cześć ich pamięci. Narastają kontrowersje wokół tego, czy powstanie było potrzebne, czy też nie. Nie zmienia to jednak faktu bohaterskich czynów mieszkańców Warszawy z 1944 roku. Polski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Aby historia i pamięć po tych ludziach, co zginęli i jeszcze żyją, nie zaginęła. Ci ludzie wtedy byli, zaraz po wojnie, byli szykanowani, byli rozstrzeliwani. Mamy tutaj jednego w Wałbrzychu, który jeszcze nosi te kule komunistyczne, prawda? A więc tym ludziom trzeba jeszcze pomóc i dać szacunek, bo dalej są szykanowani. Jechałem się ujawnić, zostałem w perfidny, ordynarny sposób, oczywiście postrzelany. Zostałem 9 kul, 7 w nogi, 2 w klatkę piersiową. Mam jeszcze po dzień dzisiejszy jedną kulę w płucu i mam jeszcze 2 w nogach. Weteranów tych wydarzeń, jak i całej II wojny światowej oraz późniejszych prześladowań jest coraz mniej. Ja siedziałem tam, gdzie ten słynny lekarz był, oczywiście Grabicki, tam o nim piszą, ale tam było jeszcze więcej, bo tam był jeszcze Dąbrowski, jeden z najgorszych tyranów, gdzie budowano ośrodek. Więzi wybudowali dla MON-u na polach mokotowskich, a drugi brat rodzony, Barczak się nazywał, dziś są w więzieniach wychowawcy. A za mojego okresu, lata 45, 6, 7, 8, 9, 51 i na warunkowy, kiedy wychodziłem, miałem karę śmierci, później 15, miałem 7 i wyszedłem na stan zdrowia. Powstanie warszawskie, które miało trwać tylko kilka dni, zakończyło się dopiero po 63 dniach zaciętych walk. Dlatego pamięć po blisko 200 tysiącach powstańców i cywilów powinna trwać jak najdłużej. Jak to od Związku Młodzieży Armii Krajowej?